Witam serdecznie, jest ze mną Benjamin Łuczak, kapitan MKS-u Libion, zadowolony po dzisiejszym zwycięstwie z Fablokiem Chrzanów. Uczyniliście przedostatni krok w kierunku mistrzostwa i awansu do okręgówki. Przed meczem mówiliśmy sobie, że przed nami tak naprawdę takie dwa finały i gdzieś wszystko zależy tylko od nas. I byliśmy mocno zmobilizowani na ten mecz, na następny także będziemy. Dzisiaj wyszło, zagraliśmy dobre spotkanie, na pewno nie było łatwo, ale gdzieś tam przepchaliśmy charakterem, też pokazaliśmy trochę umiejętności i myślę, że za tydzień dokończymy dzieła i się będziemy cieszyć z awansu. Właśnie, został Wam jeden mecz z Błyskawicą Myślachowice. Rywal na pewno wymagający, pamiętamy spotkanie w rundzie jesiennej na ich terenie. Tam mecz mógł się zakończyć równie dobrze remisem czy zwycięstwem Myślachowic, także nie będzie to spacerek dla Was. Na pewno to nie będzie łatwe spotkanie. Myślę, że tak naprawdę nie ma łatwych spotkań. Z kim się nie gra, to gdzieś zawsze trzeba zostawić zdrowie i się dobrze zaprezentować. A mówię, a Błyskawica jest dosyć solidnym przeciwnikiem, dlatego wyjdziemy mocno zmobilizowani, tak jak dzisiaj. I myślę, że pokażemy charakter, umiejętności, zostawimy zdrowie na boisku i tak jak mówiłem, będziemy się cieszyć z awansu. Presja jest odczuwalna w zespole, czy raczej spokojnie tonujecie to wszystko? Raczej tonujemy nastroje. Jasne, że gdzieś tam od pewnego czasu mówimy o tym, że chcemy to zrobić i też pracujemy na to, żeby zrobić ten awans, ale myślę, że cały czas jest chłodna głowa, nie podpalamy się, nie ma za dużej presji na nas i gdzieś tam mądrze podchodzimy do tego. Fajnie, jest to taka rzecz, która nas mobilizuje, a nie deprymuje, także myślę, że pod tym kątem jesteśmy naprawdę dobrze przygotowani.